Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, jak prawidłowo zamontować chłodzenie Silentium PC Grandis 3. Oglądajcie. Zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa najpierw należy wyłączyć zasilanie za pomocą przycisku na zasilaczu, a następnie odpiąć przewód zasilający. Ważnym elementem, który jest często pomijany, to rozładowanie kondensatorów i zwyczajny upust napięcia ze wszystkich elementów komputera poprzez ciśnięcie przycisku zasilania. Przystąpmy teraz do demontażu stokowego chłodzenia procesora. Po zdjęciu chłodzenia warto od razu wyczyścić wstępnie procesor, aby nie ubrudzić się podczas montażu elementów nowego chłodzenia. Po wyczyszczeniu wstępnym przechodzimy do kompletacji sił montażowych i montażu odpowiedniego adaptera dla procesora AMD lub Intela. W skrócie, przy AMD używamy standardowego backplate'a, a dla Intela w zależności od wersji albo używamy tego dołączonego do zestawu dla soketów 1200 i wszystkich wersji soketów 1150, albo go w ogóle nie potrzebujemy przy soketach 2011V3 lub 2066, stosując tylko dwustronne śruby z nakrętkami. Metalowa ramka jest używana dla każdej konfiguracji. Zaczynam od przygotowania śrubek, ramki i plastikowych dystansów. Jedną ręką trzymam backplate'a, a drugą próbuję złapać śrubkę od przodu. Taką samą czynność wykonujemy dla Intela z soketem 1200 i rodziny 1150. Dla pozostałych Inteli przekręcamy dwustronne śruby, zakładamy ramkę i zakręcamy nakrętki. Jeżeli macie wyciągniętą płytę główną z obudowy, ta operacja będzie o wiele prostsza. W momencie, gdy uda nam się złapać dwie przeciwległe śruby, zalecam, aby nie przykręcać od razu śrub do końca. Kolejno montujemy pozostałe plastikowe dystanse i dokręcamy wszystkie śruby. Zalecam, aby w tym momencie zamontować przedni wentylator, ten mniejszy, i wstępnie przymierzyć, czy nie koliduje on z pamięciami RAM. Jeśli wentylator zawadza pamięć RAM lub po prostu jest za wysoko, należy skorygować jego osadzenie na radiatorze i dokonać ponownej przymiarki. Kolejno pora na zdjęcie folii ochronnej z podstawy radiatora i bardzo dokładne umycie alkoholem izopropylowym. Wykonajcie tę czynność kilkukrotnie, aby być pewnym, że klej został całkowicie zmyty z powierzchni. Następnie czas na ponowne czyszczenie procesora i nałożenie pasty termoprzewodzącej. Po nałożeniu pasty osadźcie radiator na procesorze. Teraz najlepiej zaopatrzyć się w długi, cienki śrubokręt, ponieważ musi się on zmieścić pomiędzy dwa radiatory. Na zmianę dokręcamy co kilka obrotów każdą śrubę, aby chłodzenie osiadało nam równomiernie i nie wycisnęło nam pasty bokiem. Kolejno musimy osadzić wewnętrzny 140 mm wentylator. Jak zawsze pojawia się trudność z metalowymi drucikami, ale chwila spokoju i determinacji powinna ten problem rozwiązać. Kolejno należy podłączyć wentylatory. Każdy z nich ma dwie końcówki, które są niejako wbudowanym rozdzielaczem. Podłączamy główną kostkę pierwszego wentylatora do złącza dodatkowego w drugim wentylatorze, a następnie do złącza CPU fan na płycie głównej. Jest tam dość ciasno i może warto zrobić to przed przykręceniem radiatora, ale nie jest to w tej sytuacji niewykonalne. Jeśli posiadacie wersję ARGB, przy wentylatorach będą znajdować się dwa dodatkowe kable od sterowania oświetleniem, które należy ze sobą połączyć w ten sam sposób jak przewody zasilające. Podłączone przewody oświetlenia należy podłączyć do złącza płyty głównej, o ile Wasza płyta obsługuje ARGB, lub na przykład do urządzenia Nano Reset ARGB. Jeżeli wszystko zostało podłączone, uruchamiamy komputer i sprawdzamy, czy wszystko działa prawidłowo. Jeśli mieliście poprzednio zmienione krzywe prędkości wentylatorów w BIOSie, warto przywrócić je do ustawień fabrycznych. Jeśli wszystko działa, to oznacza, że prawidłowo wymieniliśmy nasze chłodzenie procesora. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnego filmu. W razie pytań pozostają do Waszej dyspozycji w komentarzach. Dajcie znać, czy macie jakieś przydatne wskazówki dla osób, które wykonują to po raz pierwszy. Dziękuję za uwagę. Cześć!